Hejka, witam Was z powrotem bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Masza, dla tych, co nie wiedzą. I dzisiaj będę Wam pokazywać wreszcie moje nowe dziecko, czyli nowego psa. I can't, po prostu I can't. To jest najsłodsze, co widziałam chyba w życiu, oprócz Rycha. Tylko, że Rychu był słodki, bo jest taki brzydki trochę i jest hieną, a ten nowy pies wygląda po prostu jak zabaweczka. Więc ja zapraszam na film, ale najpierw bym chciała, ale najpierw podajcie na moje social media, czyli Instagram, Twitter i TikTok. Usunę mi TikToka, że własne po prostu... żałosne. Chciałam kończyć, ale nie kończę. Tak naprawdę za nic i będę teraz napierdalać na TikToku, także zapraszam, bo pisałam do nich nawet, że się zabiję i proszę mi oddać konto i nic. Także są po prostu nieczuli na ludzką krzywdę. Ja. Yeah. Wpadajcie też na Instagrama Zosi. Tutaj macie jej Instagrama. Właśnie chcieliście, żebym tutaj nagrała film, także dajcie komentarz o na jaki temat byście chcieli mukbang. Nie, yeah, ze mną. I w ogóle pokażę Wam najpierw, co kupiłam dla psa, wyprawkę Rysiu. Rysiu ma karę, bo ryzie cały czas i go ignoruję. Powiem Wam, ile zapłaciłam za tego psa, powiem Wam, co kupiłam, ile to kosztowało i pokażę Wam a little baby boo. W ogóle pomagała mi Zocha, będziecie mieli też z nią przybitki i chodź Zocha. Pomagała mi ogarnąć psa i była też witam na tym, na przyjechała, żeby Rycha odebrać ze mną. No i słuchajcie, po prostu nie dało się, bo tak naprawdę to Rychu go cały czas gwałcił. Tu nie Rychu, tylko ten mały go cały czas gwałcił. Odkrycie imienia. Tak. I możecie też komentować. Dobra, więc najpierw haul zakupowy, co kupiłyśmy. A gdzie kurwa była ta szara? Czekaj, bo ją gdzieś widziałam i się pierdolnęłam oczywiście. Zaraz Wam w ogóle pokażemy nowego psa. I chciałam Wam powiedzieć, że Rychu jest w ogóle z pseudohodowli i ten pies już nie mam jeszcze do niego imienia. I ten piesek jeszcze już nie jest w pseudohodowli. Pamiętajcie, żeby kupować psy ze sprawdzonych źródeł, dlatego że no może się coś przydarzyć. Na szczęście Rychu nie jest chory, bo z tą maścią właśnie czyłały bardzo często są ślepe czy coś takiego, ale z Rychem jest wszystko git. Także jeśli kupujecie z hodowli FCI i tak dalej, to wtedy macie o wiele mniejsze ryzyko, że pies będzie chory lub jakiś, wiecie, nie wiem, niezdeformowany, ale może, że później będzie miał jakieś powikłania zdrowotne. Ne. Także dobra, pokażemy Wam, co kupiliśmy. Okej, okay, więc w ogóle dodawałam na Instastory i pytałam się wszystkich, czy kupić obruszkę, czy nie, bo była obrzydliwie droga, bo kosztowała chyba 6 dych za takie małe gówno. Tak, i po prostu, ale ja stwierdziłam, że in love, bo Rychu jest queer, LGBTQ community i Rychu ma taką różową, a piesek inny ma szarą. I jeszcze kupiłam im takie coś, tylko nie mogę znaleźć tego Rycha w zoologicznym Maxi Zoo, proszę mi zapłacić za to. W Maxi Zoo można kupić takie serduszko, taką nawieszkę. Ja sobie tutaj wygrawerowałam, powinno być imię dla nowego pieska, ale jeszcze nie wiedziałam jego nazwę i z tyłu jest mój numer telefonu, ale nie pokażę. I dla Rycha było Rysiu i była czarna zawieszka, bo stwierdziłam, że będzie w kolorach Dody, czyli różowo-czarne, ale zgubiłam tą zawieszkę i nie wiem, co teraz zrobić. Kupiłam worki na sranie. W ogóle czajcie, że ja wychodzę cały czas na podwórko i jest wszystko zasrane tutaj przed moją... sąsiadów. Tak, obstrywam wszystko, w sensie, bo jest takie podwórko przy mojej kamienicy i ja udaję, że ja nie wiem, o co chodzi. Tutaj jest jakiś inny pies i to na pewno on. No i kupiłam miseczki i tak dalej, zaraz Wam też to wszystko pokażę, ale to już... Ja tutaj robiła holu, tylko takie, wiecie, podstawowe rzeczy. I jeszcze... Rysiu. Właśnie kupiłam szampon i perfumy jabłkowe dla Rycha, bo śmierdzi, bo cały czas się obszczywa jak sika, bo nie umie sikać nadal. A ten mały, on cały czas naprawdę, on... Wiecie, dzisiaj się obudziłam i miałyśmy z Zosią nagrywać film o wiele wcześniej. Tak, bo ja się obudziłam za późno, bo po prostu, nie wiem, odcięło mnie i wszystkie budziki mnie nie budziły. I ja po prostu byłam odcięta od rzeczywistości i obudziłam się w obsranym łóżku. Wszystko było zasrane. Ja to jest też zasrane! Ej, no błagam cię, no! Ja się teraz zesrałam po prostu. Rysiu ma karę, bo ryzie cały czas i go ignoruje. Mały piesek obsrywa wszystko, cały czas chodzi i je. Je z miski Rysia i muszę ją ukrywać. Je po prostu wszystko, co popadnie. Zaraz Wam pokażę też, co je. Ale dobra, trzeba zrobić big reveal. A i właśnie mam dla Was lifehack. Dużo ludzi, jak maszyniaka, to kupuje te maty do sikania. Kupuje je w zoologicznym i to jest po prostu taki, to jest scam. I ja za taką ogromną paczkę, patrzcie, to jest po prostu... Jak nasze dwie głowy razem. Za taką ogromną paczkę, tutaj jest ile? Ich 30 sztuk tych mat. One są wielkie. 60 na 60, no. I kosztowało 20 zł w aptece. Także zawsze takie rzeczy kupujcie w aptece, te maty, nawet bo... w supermarketach nawet można to nie wyrwać. Tak, nawet w supermarketach, bo po prostu to jest żałosne. Dobra, big reveal! O, patrzcie, nowy syn!
Patrz, jaki on jest słodki, a Ken po prostu popatrz. Słyszę, że tylko serce mu ten bije i nic. On nie wie, co się dzieje. On po prostu tak, on ma twarz, że on nic nie rozumie. On jeszcze nic nie rozumie. Patrzcie, jak on jest tak malutki. Pokaż Rycha. Rychu jest mały. A patrzcie, jakie to jest małe. I jeszcze nie dałam mu imienia, także możecie komentować, jakie imię do niego pasuje. To jest Chihuahua. Niebieska. I w ogóle wybrałam go, bo ma ogromne oczy i I love it. Bo jak na Chihuahua taką małą ma naprawdę... Jezu, dobra, bo za światło mu chyba za bardzo ten. Ma naprawdę małe, duże oczy. I w ogóle ja nie musiałam po niego jechać, tylko pani mi go wysłała kurierem. I przyjechał do mnie w samochodzie. Oprócz tego, że się pokłóciłam oczywiście z kurierem, to wszystko było dobrze. Psi kurier. Po prostu Uber psi. Teraz zobaczycie, jak było, kiedy przyjechaliśmy dopiero z tym psem do domu. Ja byłam przestraszona, że Rychu będzie go naprawdę terroryzował, a Rychu jest like chill, a on miał po prostu... No nie dawałyśmy sobie z Zochą rady, żeby to nagrać naprawdę. Dobra, zobaczcie, przyjechał piesek. I how cute is this a little baby? W ogóle jest teraz gruby, ale poczekamy chyba, aż on wyjdzie, bo na razie się boi bardzo. Dobra, więc mamy podejście, żeby wyszedł i trochę się boi. Chodź, chodź. I powiem, że trochę... A nie, myślałam, że chce wyjść, on się oddalił. Patrzcie, tutaj jest jakiś miś. Zobaczmy, co dostaliśmy od tej pani. O Jezu. Taką samą w ogóle dostał Rychu, wyprawkę. Jezu, święta, idą święta. Będziemy robić ten, przynętę jak w bajkach. I później haps i go strzepimy tutaj. No, i się oblizuje, patrz. Patrz, jak się zjadł, oblizuje, to głodny. Zjadł, takie potrzeby, żeby zjadł. Rychu płacze w pokoju. Nie smakuje mu chyba. I słyszę, jak Rychu płacze. Nie, bój się, proszę. Przy moich, wiecie, długich palcach to jest mały, ale spokojny jest w ogóle. No. W Rychu na przykład się trząsł, to nie? Tak? Daj mi telefon. Co teraz ja? Tak. A umyłaś ręce? Nie. To wypierasz. Look at this. Trzęsie się tak jak Rychu. Odwinęłam go w kocyczek, bo nie wiem co robić. Bo Rychu jak był, przyjechał, to on wszędzie, wiecie, był przestraszony, ale wszędzie biegał, a ten jest po prostu like. I jeszcze Rychu w sypialni tam piszczy i zastanawiam się, czy Rycha nie oddać do ojca, bo po prostu nie chcę, żeby ten mały był straumatyzowany, że w nowym domu. I Rychu po prostu go ze szczęścia zabije, albo coś mu zrobi, naprawdę. Połamie go. Rychu nie był taki mały. Będzie mniejszy od niego. No, myślę, że dość delikatny. Myślę, no, że będzie też myślałam, że będzie tak bardziej, nie wiem, jakieś dźwięki wydawał czy coś. On się z tobą nie pobawi, Rysiu. Nie pobawi się. Patrzcie, się cieszy. Przed chwilą nerdowo. Jezu. Już się uaktywnił. Już się kochają. On zaczepia po prostu Rysia. On próbuje go zgwałcić, a nie Rysiu go. Po prostu sam go zaczepia. A Rysiu jest like... Co się dzieje? Ej, patrz. No. Pusie. Pusie. Jakie słodziutkie. Jejku. O, Pusie. To jest taki, kto właśnie zasrał dywan, bo nie dywan, tylko ten, kanapę. Zasrał kanapę, Jezus. A ty co? Ty co za zazdrosny? Hieno. Hieno. No dobra, masz, już nie masz kary. Nie masz kary już. O Jezu, jeszcze on tak ten noskiem tyka. A jak chcesz, jak ci kamera się podoba po prostu, attention whore. Flat chaser. Jaki właśnie... Patrzcie, jakie on w ogóle, jak ma dużo skóry. I love it po prostu. I on jest strasznie gruby i trzeba go na dietę wsadzać, bo on jadł karmę matki swojej po urodzeniu. Znaczy jak zaczął jeść karmę, to jadł karmę swojej matki, która jest bardzo kaloryczna. Dla suk w ciąży, bo tak, bo nie wiem, dlaczego tak jest. Dobra, pokażę wam teraz, co on je, bo musi jeść specjalne jedzenie, żeby schudnąć i żeby być slim shady oraz żeby był zdrowy, bo jest moim pieskiem. Dobra, a więc mały grubas, nie ty Rysiu, mały grubas je taką suchą karmę teraz, żeby schudnąć i tutaj kupiłam takie ceramiczne miseczki. Słyszałam, że podobno ceramiczne miseczki są najlepsze, bo te metalowe coś tam, nie wiem co. I je taką chihuahua papi. Je tą, jeszcze wam pokażę jaką je. I ma taką jeszcze papi. Chyba ja kupiłam tą, a ta pani, która mi wysyłała pieska, czy mi sprzedała go, to wysłała mi tą. I na razie je tą karmę, ale będzie jadł psi bufet, takie Rychu. I zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda u Rycha. A więc Rychu je psi bufet. Teraz mu przyszła taka wielka paczka, nie wiem czemu, ale bo się poskarżyłam, że mi nie przyszło i dlatego chyba wysłała taką wielką na przeprosiny. To jest jedzenie, które specjalnie jest układane po
pod waszego psa, czyli pod uwagę wzrost, na przykład podrycha waży 3 kilo, pod uwagę wzrost jakieś alergeny, no i są różne smaki, takie jak wasz pies lubi. Dobieram to tak, żeby było pełnowartościowe dla waszego psa, żeby nie zabrakło mu żadnych składników odżywczych. Możecie to od razu rozmrażać i mu podawać. A, no i wszystko jest produkowane w Polsce, z polskich składników. Otwieramy i co? Właśnie to przychodzi... Przychodzi dopakowane, w ogóle przyszło dzisiaj o 22, chyba czy o 21. Wszystko jest owinięte taką folią i patrzcie, jest zamrożone, więc nawet jak na drugi koniec Polski zamawiacie, to wysyłają wam to szybkim kurierem i nic wam się na pewno nie stanie z tym jedzeniem, ono wam się nie zepsuje. Rycha ulubiony smak jest właśnie wołowe love indyczy kąsek. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze. No i zaraz wam pokażę, jak to rozmrażam. I takie dwie saszety rychuję, znaczy jedną saszetę je rano, drugą saszetę je wieczorem. I po prostu to wrzucam do takiej ciepłej wody, nie gorącej, żeby się rozmrażało, no i chwilę czekam. Okej, więc teraz po prostu wszystko się rozmroziło i rozcięłam to i dajemy tutaj rysiowi do miseczki. I powiem wam, że rysiu, to nie wygląda bardzo smacznie, ale naprawdę zazwyczaj zdrowe jedzenie nie wygląda jakoś super i naprawdę to jest zdrowe dla waszego psa, także można się poświęcić trochę. I rychu wreszcie robi zdrową kupę i jak widać wpieprza ze smakiem, także bardzo polecam. Je ją ponad od roku, półtora roku tak naprawdę. Także ja i macie tutaj kod rabatowy o nazwie 2RICO35, który wam daje minus 35% na pierwsze i drugie zamówienie. Mały brzdąc, który obstrał kanapę i idzie spać, też będzie jadł od 13 tygodnia. Na razie 8-9, nie pamiętam dokładnie. Dobra, a więc to by było na dzisiaj na tyle. Żegnamy was bardzo serdecznie i napiszcie jeszcze raz, co byście chcieli zobaczyć z Zohą, bo dużo osób chciało. Yeah. To by było na tyle. Bye. Bye.